Ekipa numer 3, przyjście druga 38, wyjście trzecia 35, brak 3 punktów, 540 minut kary. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I poszli. Tak racjonalnie, jak się na to patrzy, to nie wygląda to dobrze. Zawodnicy trochę wyglądają jak widma i jakby jak ktoś nigdy nie startował w radzie, to trochę nie jestem w stanie tego wyobrazić. Moja żona była przekonana, że umrę. Naprawdę, ubezpieczenie było, wszystko było, wszystkie kroki były podjęte do tego, że jak zejdę, to oni nie zostaną na lodzie. Na serio. W roku, czyli w 2013 roku, w styczniu Beskid Niski gości Mistrzostwa Europy w rajdach przygodowych. Długa trasa, na której startują czteroosobowe zespoły mieszane o długości około 500 km. Przyciągnęła na listę startową ekipy z ponad 10 krajów. Trasa krótka, jest, jak sama nazwa wskazuje, nieco skromniejsza, jeśli chodzi o dystans 160 km. Zespoły dwuosobowe. Jest oczywiście bieganie, jest rower, są narty biegowe. Po raz pierwszy w Polsce organizujemy etap konny na długiej trasie, korzystając z tego, że baza zawodów jest zlokalizowana w Regietowie, w Stadninie Koni Huculskich. Ja zawsze głosowałem za tym, żeby coś zrobić z końmi. Nie było to łatwe, dlatego że to wymaga ogromnej logistyki. No ale przez jakiś dziwny traf udało się zorganizować zawody tutaj w Gładyszowie, w Stadninie Koni Huculskich i tyle. No. Dogadaliśmy się, zrobiliśmy coś, czego w Polsce jeszcze nie było. Nie wiem, czy było w Europie. Na Mistrzostwach Świata było w Argentynie, więc daleko stąd. Nikt o tym nie wie. Ci zawodnicy to nie są łowcy nagród. Tutaj nikt nie przyjeżdża się obłowić, bo to nie jest $1 000 000 za gonitwę w Kentucky, tylko jest to raczej sport, który się uprawia dla siebie. No, nagrody są oczywiście przyjemnym dodatkiem, ale to trudno mówić, że to jest jakaś taka wartość dodana, ale nie cel sam w sobie. Dla mnie jest to sprawdzenie chyba samego siebie. Sprawdzenie, ile można z siebie dać i poznaje się tutaj też fantastycznych ludzi. Myślę, że to jest takie środowisko specyficzne, ludzi z pasją, którzy mają niecodzienne zainteresowania. Chciałem jeszcze wziąć udział w imprezie tej rangi i spotkać się z kolegami, którzy walczą i rzeczywiście, którzy mają szansę w Mistrzostwach Świata, do których te Mistrzostwa Europy są niejako kwalifikacjami. Mają szansę powalczyć i wywalczyć fajne miejsca. Tutaj naprawdę mamy bardzo mocnych, bardzo dobrych zawodników w Polsce. Odpowiedzialny za organizowanie zadań specjalnych, na które przybiegają bądź też przyjeżdżają zawodnicy uczestniczący w tych zawodach. I mieli tutaj do pokonania już taki zjazd zawodnicy z wieży Ratusza w miejscowości Biecz,
A teraz dzisiaj na zamku tutaj w Szymbarku mają do pokonania podejście kątowe, wymagające od nich zaangażowania takiego fizycznego, jak i umiejętności posługiwania się sprzętem alpinistycznym. Prawda jest taka, że każdy na rajdzie ma swoje słabe chwile. Nawet ten najmocniejszy lider, czy ten, kto ma najwięcej siły, prędzej czy później będzie podsypiał, będzie miał większe szanse na wychłodzenie, na jakiś upadek, na potknięcie się. Na rajdzie zimowym sen jest bardzo trudną rzeczą, czy brak snu jest bardzo trudną rzeczą. Po pierwsze dlatego, że zimno bardzo dużo energii wybiera z człowieka. I fizycznie, i tak po prostu zamula, że chciałoby się właściwie legnąć w byle rowie i przespać chwilę. Tutaj właściwie się tak nie da zrobić, no bo zaraz by zrobiło się bardzo zimno i trzeba po prostu się schronić w jakieś ciepłe miejsce, więc można spać dopiero na przepaku. Teraz 40 minut i to jest cud dla mnie, bo przez dwa lata nie spałam. Sensacją dnia u nas nie jest to, że właśnie się zdjęło paznokieć cały. Skurcze kolega miał niesamowite. No i to nas też tak trochę spowolniło. Słabo, kręciło mi się w głowie, chciało mi się wymiotować i miałem bardzo duże problemy z oddychaniem. W założeniu było tak, że chcemy ukończyć i niestety nie udało się. Nie należy tak pesymistycznie do tego podchodzić. Trzeba optymistycznie, że będzie wszystko dobrze, że wygramy i przyjdziemy w całości, prawda, w dobrym zdrowiu. Fajne jest w tych rajdach to, że można wszystko. Nawet na Wielbłądza słyszałem, że były jakieś rajdy organizowane, nie? Jest liczba zadań specjalnych, dyscyplin, które mogą tutaj być. To jest naprawdę niespotykana sprawa. Wisi kilkadziesiąt takich plastronów z różnych imprez i zastanawiałem się przez moment, który z nich jest najcenniejszy. No i doszedłem do wniosku, że to będą dwa. Jeden pierwszy z 2000 roku i ten ostatni z Mistrzostwa Europy w Adventure Racing rozgrywanych w Polsce w 2013 roku. I chyba więcej plastronów już nie będzie. Ja mam marzenie, że będę miał kiedyś 87 lat i skończę rajd po raz 20. I będę jedynym 87-latkiem, który skończył taki rajd.